Witajcie w kolejnym odcinku cyklu Z sercem na ratunek. Cykl filmowy ma charakter szkoleniowy i ma pokazać Wam, jak w praktyczny sposób udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. W dzisiejszym odcinku dowiemy się, jak przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową z wykorzystaniem defibrylatora AED. Defibrylator AED jest urządzeniem, które może być użyte przez każdego. Po włączeniu wydaje bardzo jasne komunikaty, instruując krok po kroku, co należy wykonać. Używamy go, nie przerywając wykonywania RKO. Zanim zaczniemy udzielać pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, musimy upewnić się, że nic nam nie grozi, postępując zgodnie z zasadą, że dobry ratownik to żywy ratownik. Już z daleka do takiej osoby wołamy: halo, proszę pana, czy pan mnie słyszy? Halo! Staramy się podchodzić od strony nóg, tak aby poszkodowany miał możliwość nas widzieć. Cały czas do niego wołamy: halo, proszę pana, halo, czy pan mnie słyszy? Podchodzimy w taki sposób, abyśmy mogli przyklęknąć na jednej nodze i w razie czego szybko odskoczyć do tyłu, w przypadku gdyby coś nam groziło. Halo, proszę pana, czy pan mnie słyszy? Halo, co się stało? Halo, proszę pana. Jeśli nie reaguje na nasz dotyk, możemy sprawdzić, czy zareaguje na ból. W tym celu możemy ucisnąć ramię poszkodowanego. Halo, halo. Jeśli nie reaguje na takie bodźce, możemy bezpiecznie przyklęknąć do osoby poszkodowanej. Dobrze byłoby mieć przy sobie środki ochrony indywidualnej, czyli rękawiczki i maseczkę do sztucznego oddychania. Zakładamy rękawiczki i sprawdzamy, czy osoba poszkodowana nie ma w ustach czegoś, czym mogłaby się zadławić. Jeśli widzimy, że coś zalega, możemy wyjąć to w taki sposób, że małym paluszkiem, ruchem wygarniającym od policzka do policzka, wyciągamy dany przedmiot. Jeśli nie, zostawiamy go w jamie ustnej. Następnie sprawdzamy, czy osoba poszkodowana oddycha. W tym celu przykładamy jedną dłoń pod brodą poszkodowanego, drugą na czole i odchylamy głowę, aby udrożnić drogi oddechowe. Kolejnym krokiem jest to, że sprawdzamy, czy osoba poszkodowana oddycha. Robimy to trzema zmysłami na zasadzie widzę, słyszę i czuję. Czyli nasze ucho przykładamy do nosa poszkodowanego, policzek do ust i przez 10 sekund oceniamy oddech. W tym czasie powinny nastąpić przynajmniej dwa głębokie, pełne wdechy. Jeśli tak się nie stanie, jak najszybciej dzwonimy na pogotowie lub wyznaczamy osobę z tłumu, aby to zrobiła. Mówiąc konkretnie do danej osoby: niech pani w białej koszulce zadzwoni na pogotowie. Jeśli mamy możliwość przyniesienia defibrylatora AED, prosimy ją również, aby zrobiła to. Jak pani zadzwoni, biegnie pani po defibrylator. My w tym czasie przystępujemy do udzielania pierwszej pomocy. Zdejmujemy odzież wierzchnią osoby poszkodowanej, wyjmujemy maseczkę i przystępujemy do 30 uciśnięć. Uciśnięcia wykonujemy w taki sposób, że na środku klatki piersiowej przykładamy obie ręce, nachylamy się nad osobą poszkodowaną i uciskamy na głębokość minimum 5 cm. Przyklej elektrody do gołej klatki poszkodowanego. Podłącz wtyczkę elektrod obok migającego światła. Przyklej elektrody, a następnie podłącz wtyczkę elektrod. Nie dotykaj poszkodowanego. Analiza rytmu serca. Nie dotykaj poszkodowanego. Analiza rytmu serca. Defibrylacja zalecana. Ładowanie. Odsuwamy wszystkich. Odsuń się od poszkodowanego. Proszę nie podchodzić. Nastąpi wstrząs. Defibrylację. Naciśnij pomarańczowy. Defibrylację wykonano. Dotykanie poszkodowanego bezpieczne.
babki i resuscytację. Jak widzicie, użycie defibrylatora AED jest dziecinnie proste. Może użyć go każdy, nawet jeśli nie miał żadnej styczności z ratownictwem medycznym. Defibrylator skonstruowany jest w taki sposób, że krok po kroku prowadzi nas w tym, co mamy robić. Wystarczy je po prostu włączyć. Użycie defibrylatora zwiększa szansę poszkodowanego na przeżycie o ponad połowę. U dzieci do pierwszego roku życia nie stosujemy AED. U dzieci starszych elektrody przyklejamy z przodu i z tyłu klatki piersiowej. Skóra musi być osuszona, a w przypadku owłosienia golimy je jednorazową maszynką. Jeśli poszkodowany znajduje się w wodzie, przed użyciem AED wyciągamy go na ląd. Ciąża, biżuteria i rozrusznik serca nie są przeciwwskazaniem do wykonania defibrylacji. Elektrodę przyklejamy 10 cm od blizny pooperacyjnej. W tym odcinku pokazaliśmy Wam, jak proste jest użycie defibrylatora AED. Może użyć go każda osoba, nawet bez przygotowania medycznego. Pamiętajcie, że prawidłowy sposób udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej może uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie, a także znacząco skrócić czas powrotu do pełnej sprawności przez osobę poszkodowaną.